Jesteśmy już na wyspie Korong Samloen. Będziemy mieszkać tutaj w takiej chacie na planie okręgu. Tak to wygląda z środka. Muszę wyczerpać piasek z sandałów. Tak wygląda jeszcze niezamieszkany pokój. Tam w kącie każdy pokój ma safe. Ma taką moskitierę nad łóżkiem. Wszyscy dostają szczoteczki do zębów i papier toaletowy. Pokoje zaopatrzone są też w wiatraczek. Także chodzi się w kółko. Drzwi nie ma. O, tu jest czwóreczka, to jest nasz pokoik. Także wszyscy mają taki bałagan, więc nie mamy się czego wstydzić. Tak to wygląda. Niestety sejf jest trochę mały, więc nie wszystko jesteśmy w stanie, nawet lustrzanki nie jestem w stanie tam wsadzić. Ale jest ok, bierzemy ze sobą. Jeszcze na górze jest takie pomieszczenie też z numerkami, ale nie ma tutaj żadnych łóżek, więc jest chyba tylko zagospodarowane na jakiś najazd turystów. Tutaj siedzi moja żona, styrana życiem wyspowym. Tak wygląda męska toaleta. Przynajmniej papieru toaletowego tutaj nie szczędzą. Wszystko jest czyściutkie. Nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Jest mydełko w dozownikach. Nad nami palmy kokosowe, obok bananowce, bar, piwko w barze, duże piwko, co tutaj jest rzadkością, kosztuje $1, więc nie jest źle. A tam przed nami teraz jest taka duża restauracja z recepcją. ខ្ញុំស្រឡាញ់នាងយូរមកហើយបងអើយស្នេហ៍មិនភូតផងស្នេហ៍ខ្ញុំគឺជាអ្នកបងកញាបងស្នេហ៍តបានទេខ្ញុំនឹងថានាងស្នេហ៍បងខ្លាំងណាស់ឃើញច្បាស់ស្នេហ៍បងច្រើនធ្វើ
Wyższe niż na lądzie. Mamy kwaterę za 57 zł. Kwatera ma niesamowity urok, gdyż nie ma drzwi. Są tylko takie sznureczki, jakby taka kotarka ze sznureczków, całkowicie przezroczysta dla wzroku. Ale podoba nam się ten styl, jest bardzo czyściutko, co chwila sprzątane z piasku. Czyste łazienki. Czyste bardzo łazienki. Prysznice są takie wieloosobowe, ale nie spotykamy w ogóle tutaj ludzi, więc nie przeszkadza nam to zupełnie. Poza tym jesteśmy piękni i młodzi, nie mamy się czego wstydzić. Co do cen jeszcze tutaj, jeśli chodzi o wyżywienie, praktycznie ceny tak minimalnie, żeby coś zjeść, to jest 4 dolary, przy czym jest to zwykle smażony ryż z jakąś mikroskopijną ilością mięsa. Żeby zjeść już coś tak konkretnie i lepiej, trzeba dać ze 6 dolarów. Choć wczoraj byliśmy na pizzy za 7 dolarów, duża pizza, najedliśmy się dosyta,
ale dzisiaj pozwoliliśmy sobie zjeść śniadanie w formie bufetu w takiej restauracji przy naszej kwaterze. Właściwie jest to chyba jednego właściciela. Za ten szwedzki stół tutaj daliśmy 5 dolarów za osobę. Najedliśmy się dosyta. Także mamy teraz siłę iść zdobywać plażę po drugiej stronie wyspy. Śniadanie było skromne, ale bardzo smaczne. Do wyboru była zupa, którą można sobie samodzielnie skomponować. Pieczywo, omlety, naleśniki. Tosty. Tak. Korong Samloen. Jesteśmy na wyspie. Idziemy w stronę plaży Lazy Beach. Po drodze na naszą ścieżkę wypadło stado małpek. Nie wiedziałem, że na tej wyspie w ogóle są małpy. Idziemy przez naprawdę niesamowitą dżunglę splątaną lianami. No naprawdę wygląda to niesamowicie. Chociaż droga zrobiona jest tutaj przez człowieka, jest to zdarte jakimś spychaczem, więc całkiem dobra jest droga, nie trzeba się nic przedzierać, a widoki dżungli, prawdziwej dżungli kambodżańskiej są niesamowite. Mijaliśmy drogowskaz. My mieszkamy na plaży Saracen Beach i z tej plaży, z tego Saracena na Lazy Beach mamy 1,5 kilometra drogi, ale jest naprawdę fajna droga. A z góry dobiegają nas też odgłosy prawdopodobnie gibonów albo makaków. Wcześniej na Korongu, idąc na plażę, trzeba było się mocno dosyć pogimnastykować. Właściwie była to bardziej wspinaczka niż spacer. Tutaj ta ścieżka jest naprawdę niesamowita. Nawet jeśli ktoś nie lubi plaży, to warto przejść sobie tą drogą. W ogóle wyspą jesteśmy strasznie oczarowani. Tak na początku dużo na Korongu gderaliśmy, że ta plaża jest brudna, że ta wyspa jest brudna, zniszczona przez człowieka, że nie szanują tego, ale na Samloen jest jednak zupełnie inaczej. Śmiało możemy polecić tą wyspę. Dla nas niebo a ziemia. Jest czysto. Na wyspie rozbudowują się różne tutaj takie właśnie formy hotelowe, ale nie ma jakichś takich magazynów z jakimiś potłuczonymi płytkami, z workami, z cementem. Zdarza się, ale nie, jakoś nie psuje nam to tutaj widoku. A czy być może tak na plaży Mtay Bay, tam gdzie jest rzeczywiście spora część tutejszej ludności. Tam być może jest trochę bardziej zaśmiecona ta plaża, ta okolica. Natomiast my nie wybierzemy się na tą plażę. Zrobiliśmy to świadomie, bo po prostu tutaj jest ten przepiękny biały piasek na plaży Mtay Bay. Jest żółty piasek. Dlatego nie chcieliśmy. Po to tu przyjechaliśmy, żeby podziwiać właśnie biały piasek. Zdaje się, że na tej Mtay Bay jest tam trochę więcej tej infrastruktury ludzkiej. Także my nie możemy ocenić tak całej wyspy jednoznacznie. O, tutaj jak na złość akurat worki z piaskiem na budowę.
Piasek morski nie nadaje się w ogóle do celów budowlanych, dlatego jest przywożony statkami, żeby cokolwiek tutaj użyć do zaprawy betonu, musi być piasek przywożony. Także to, co widzieliśmy, jesteśmy oczarowani, choć całej wyspy nie zobaczymy. Mieszkamy tu, będziemy tutaj tylko, spędzimy tutaj dwie noce, jedna za nami, i szalenie nam się podoba. Chociaż dwa tygodnie by mi się tutaj nudziło. Troszeczkę jesteśmy przyzwyczajeni jednak, żeby gonić. Tak jak wcześniej robiliśmy taki cykl filmików Tajlandia Express, i było to naprawdę ekspres. Goniliśmy, przejechaliśmy Tajlandię praktycznie tam i z powrotem. No wiadomo, nie całą, ale te ważniejsze miejsca. Tutaj w Kambodży mamy troszeczkę mniejsze tempo, ale też jednak no jedynie nad Siem Reap troszeczkę zabawiliśmy. A tak to wszędzie jesteśmy, jeden, dwa noclegi i gonimy dalej. Niedługo pora powrotu, za kilka dni. Tak, opuszczamy pierwszą z dwóch plaż, na które dzisiaj mieliśmy plan. Znowu wkraczamy w dżunglę. Może zaraz spotkamy jakieś małpy. Tutaj też jest informacja, że można wypożyczyć sobie jakiś osprzęt do takiego snurkowania, ale generalnie raczej nie ma. Znaczy jakieś tam rybki można zobaczyć, ale jakieś wielkie rafy to raczej nie. Widzę. O, małpa na drzewie, tak bardzo wysoko. Nawet więcej ich tam jest. Na tej wyspie podobno żyje stado takich wielkich bawołów. Nie pamiętam tutejszej nazwy na te zwierzęta. Ale jak widać, pozostawiają po sobie takie ślady. Na razie my tylko kupę widzieliśmy, ale może naprawdę, bawoły gdzieś znajdziemy. Naprawdę człowiek nawet po all inclusive by takie nie zrobił, więc... Idziemy teraz na plażę Sunset Beach. Odległość? Myślę, że też około kilometra mamy stąd, może półtorej. Ścieżka, jak widać, wiedzie przez dżunglę. Piękną, soczystą. Idzie się bardzo przyjemnie. Zobaczymy. Jeśli chodzi o plażę Lazy Beach, przyjemna, ze względu na to, że po prostu było bardzo mało turystów. Jest tylko tam chyba jeden resort z pięknymi takimi w stylu kambodżańskim domkami. Jest owszem też bar. Można się czegoś napić, coś zjeść, ale plaża jakoś nas w szczególny sposób nie urzekła. No i teraz czas na kolejną plażę na Korong Samloen.
Czy plaża ta miała żółty piasek. Była to chyba, jest to chyba jedno z ustronniejszych miejsc na tej wyspie. Cały szereg takich właśnie domków, jak Ula powiedziała, z takich jakiejś takiej trzciny, wykliny, takiego łupanego bambusa, coś w tym stylu. Także jak ktoś tak szuka dla rodzin z dziećmi, plaża idealna naprawdę. Ale oprócz jednego baru i samej plaży nie ma tutaj totalnie nic. No może jeszcze jakaś wypożyczalnia drobnego sprzętu do snurkowania. Także raczej uważamy, że plaża jest dobra do odwiedzania jej pieszo. Ja też powiem tak, plaża, jak sama nazwa wskazuje, najbardziej się nadaje do słodkiego leniuchowania, więc fajnie na pewno by było w takim domku sobie pomieszkać i nic nie robić i się zresetować. No domki są. Ale my lubimy podążać za czymś. Domki są niesamowite, takie wtapiające się w tutejszą dżunglę. Do tej plaży, z plaży Saracen, na której my mieszkamy, trzeba z Saracena skręcić przy restauracji z ośmiorniczką. I dalej idziemy sobie taką ścieżką, drogą właściwie, pod górę. I następnie droga się kończy, można iść lewo lub w prawo i jest tam drogowskaz właśnie na Lazy Beach w lewo, a na plażę Sunset Beach. A na plażę Sunset w prawo, a na Lazy w lewo. Także z Saracena podobna długość drogi na jedną i na drugą. My teraz idziemy bezpośrednio właśnie do tamtej krzyżówki i idziemy na drugą plażę. Pięknie zabrać, pięknie liany. Witają. A tutaj takie właśnie niesamowite drzewa. Podsumowanie życia w Kambodży. Po pierwsze, w Kambodży dużo więcej pije się piwa niż w Tajlandii. W Tajlandii piwo można kupić tylko w określonych godzinach i generalnie nie widzieliśmy, żeby Tajowie
pijali za często to piwo swojego Changa. Tutaj jest to nagminne. Nawet tutaj łódki, które przypływają z jakimś towarem na wyspę, to co któryś z panów ma gdzieś tam jakąś schowaną puszeczkę. Może nie schowaną, bo się nawet nie kryją z tym. Dopiero byliśmy na jednym takim, powiedzmy, molo, z którego odpływają statki. I tam pan dawał koncert, sobie coś tam grał jakąś muzykę, coś tam śpiewał. A pod stołem była taka sterta piwek, puszek po piwie. Druga rzecz. W Kambodży nie jest respektowane nasze prawo jazdy. Nie jest też respektowane międzynarodowe prawo jazdy. Chyba wiedząc to wcześniej, nawet nie odważylibyśmy się jeździć tym skuterem. Rozwiązanie jest takie, jeśli chcecie tutaj jeździć na skuterze lub samochodem w Kambodży, musicie zrobić, znaczy zapłacić za kambodżańskie prawo jazdy. Nie ma z tym problemu, można to robić nawet gdzieś w jakichś biurach. W biurach wynajmujących takie skutery trzeba zapłacić za to $70. Tak, $70? Także dosyć drogo to wychodzi ta przyjemność. Albo ryzykować i po prostu jeździć uważnie. Uważać, żeby po prostu nie zrobić jakiegoś wypadku, bo niestety, jeżeli stanie się wypadek na drodze jadąc skuterem, to wina będzie oczywiście krajowca. Żadne ubezpieczenie wtedy nie jest respektowane. Zawsze będzie wina po stronie obcokrajowca, który nie ma tego kambodżańskiego prawka. Co jeszcze? Może małe podsumowanie tych dwóch wysp. Które plaże są najpiękniejsze, gdzie warto iść? Podsumowując, dwie wyspy, Korong i Korong San Loen, naszym numer jeden jest plaża, na której zdecydowaliśmy się zamieszkać, na wyspie Korong San Loen. Jest to Saracen Bay. Jest to przepiękny, biały piasek. Są oczywiście tutaj, są resorty, są knajpki, ale jest przyjemnie. Jedyne tutaj takie małe, że tak powiem, o tym kasynie powiedz. Szkopu. Jedyne tutaj coś, co nam się nie podoba, to na lewym końcu Saracen Bay jest kasyno i hotel, z którego dobiega nieprzyjemna technomuzyka. Natomiast w pozostałych knajpkach tutaj jest bardzo przyjemnie, lecą przyjemne rytmy, czy to, nie wiem, włoskie, czy jakiś jazz, także jest przyjemniej nastrojowo. Jeśli chodzi o plażę, to najbardziej nam się podoba plaża właśnie tutaj w Zatoce Saracen Bay. Jako numer dwa to plaża Long Beach z wyspy Korong. Trójka to Lazy Beach z Korong San Loen i czwórka Sunset Beach z Korong San Loen. Także zdecydowanie naszym numerem jeden jest wyspa Korong San Loen i tutaj rzeczywiście można odpocząć. My tu przypłynęliśmy z kontynentu na pierwszą, większą z wysp Korong za $12. Później z jednej wyspy na drugą przypłynęliśmy za piątkę od osoby. Jutro rano stąd wypływamy i też dowiadywaliśmy się o ceny biletów. To speedbotem kosztuje to na kontynent $12, a pytaliśmy się o taką wolniejszą łódź z tych takich, powiedzmy, tutejszych, drewnianych, to w kilku miejscach powiedzieli nam $5 za osobę. Z tym, że
Nawet nie kupujemy jakiegoś biletu, bo powiedzieli, że nie ma biletów. Po prostu wchodząc na taką łódź, zapłacimy po piątce i nas wezmą. Takie łodzie odpływają stąd o 9 rano, a speedboaty o 8:40. Także nie ma najmniejszego problemu z transportem. Z tym, że są transporty praktycznie rano, ale nie tak wcześnie, spokojnie można wstać. I wieczorem. Także opuszczamy już nasze wyspy. Ostatnie chwile przed wypłynięciem łodzią w stronę kontynentu. W nocy troszeczkę popadało. Takie drobne kropeczki na piasku. Nawet nic nie słyszeliśmy, ale rano przywitały nas ciemne chmury, bardzo ciemne niebo, aż tak troszeczkę nie pasujące do tego miejsca i do tego bielutkiego piasku. Jest godzina po 8:00. Tutaj już siły sprzątające właśnie wygrabują śmieci z piaseczku. Pomimo, że jeszcze je czasami widać, to naprawdę dbają o tą plażę. Co jeszcze mi się przypomniało, tak nie, akurat może nie odnośnie wysp, tylko o Kambodży. Właśnie nawet wczoraj rozmawialiśmy o tym z Ulą. Praktycznie nie widać tutaj buddyzmu. Kraj ten to praktycznie trzy religie: chrześcijanizm, islam i buddyzm, ale nawet jeśli chodzi o buddyzm, nie jest to tutaj tak celebrowane. Jest bardzo mało tych takich kapliczek, mało jest na ulicach, mało mnichów, mało świątyń. I te świątynie tam nie są takie. Są oczywiście z przepychem, ale nie są z takim tajskim przepychem, gdzie jest po prostu, są piękne kolory, gdzie jest złoto. Są moim zdaniem skromniejsze. W Chiang Mai, do Chiang Mai można praktycznie jechać tylko oglądać świątynie. Tutaj w Kambodży praktycznie schodzi to zupełnie na trzeci plan. Także jakby temat nie istnieje w ogóle. A to jakaś chińska dzielnica na Korong Samloen. Muzyka umcyk, praktycznie prawie że 24 na dobę. Strasznie tutaj jest. W ogóle to chyba jedyna skaza taka na tej przepięknej zatoce Saracen Bay. Ale to jest na samym brzegu plaży, więc praktycznie. I tutaj jakby jest plaża zdominowana tylko przez nich. Ale to jest 5% plaży, cała reszta jest już praktycznie dla białych. A to jest słynny wodospad na tej wyspie. Jest zaznaczony nawet na mapkach. Chociaż tam jest coś wyżej, też tam coś jest. Także kilka tutaj takich pięterek ma ten wodospad. I to jest, mówię, aż na mapach zaznaczane. Przeszliśmy koło tego, nawet nie wiedzieliśmy, że to jest główna atrakcja tej wyspy. No ale cóż. Jest tutaj kilka takich mul, z których odpływają i przypływają statki. Te takie tańsze łodzie drewniane odpływają właśnie w tej takiej chińskiej dzielnicy jakby. Zaznaczone jest to na mapce hotelowej, na przykład dostaliśmy właśnie z hotelu jako taki darmowe molo po prostu, tak? Czyli przypływające tutaj łodzie nie wnoszą żadnej opłaty. Pozostałe, generalnie tutaj speedboty się tutaj nie zatrzymują, speedboty zatrzymują się przy pozostałych molach. ស្គាល់ហោអត់បងឬចាន់តែរៀនសុទ្ធតែសាឡាបងអូខេបើចាំបបិបំណងលេងមែនតែកុំចាំមកព្រើលបងអូនមិនមែនក្តាមក៏មិនមែនមានខ្នងតែទៅមកគ្រឿងឲ្យពេលអមមកឆាប់បងហើយបងឈីតឡានឡាស
ខ្ញុំបែរមកហាក់ដូចជាឌឺដងអូបើសុំនំពាក់វាពីខាងមុខម្ដងជាមួយនឹង